wielkość wektorowa i wartość momentu siły to jest odległość miejsca przyłożenia siły od osi obrotu razy wartość siły razy sinus kąta między wektorem łączącym oś obrotu z miejscem przyłożenia siły znaczy sinus kąta między wektorem łączącym oś obrotu z punktem przyłożenia siły i tą siłą. Ponieważ u nas ta siła tworzy z tym, w każdym przypadku stworzy z tym promieniem kąt 90 stopni, to sinus tego kąta jest równy 1 i wtedy bardzo łatwo się oblicza te momenty siły, mnożąc po prostu długość promienia razy wartość siły. Więc w każdym przypadku to będzie tylko R razy F, R razy F, tylko trzeba właściwe R razy właściwe F. Czyli w tym kierunku próbuje obracać siła FR1 i FZ. Ta siła nie obraca, bo jest przyłożona do środka masy, więc pomijamy ją. Te dwie siły też pominiemy, FJ i FJ, bo one chcą obracać w przeciwnym kierunku, ale mają takie same wartości, więc względem tego punktu, znaczy się znoszą, te momenty tych dwóch sił się znoszą, więc już pominiemy te dwie siły. Ponieważ też traktujemy to ciało jako jedno ciało teraz i tą symetrię wykorzystujemy, więc zapisaliśmy tu właśnie, że tu suma momentów sił obracających zgodnie ze wskazówkami zegarczy próbującymi. To jest będzie moment tej siły, to będzie to RL. L to jest lewa, RP prawa. Lewa strona, P prawa strona. Więc RL razy FR1 to jest moment siły tej i jeszcze plus będzie RRZ razy FZ. RZ razy FZ, bo te siły próbują obrócić w tym samym kierunku, a pozostałe siły, czy które? FK, które jeszcze? Pytanie, FR2 i FK. FR2 i FK chcą obrócić FR2 i FK chcą obrócić w przeciwnym kierunku w tej samej płaszczyźnie, więc momenty tych sił zapisujemy po drugiej stronie, czy będzie to promień dla tej siły FR2, czy to będzie ten promień razy ta siła, a dla tej drugiej siły to będzie ten promień razy ta siła, co do wartości oczywiście. Tu mam. No i teraz przekształćmy ten wzór, bo mamy już dwa równania. Wszystko w tym równaniu i w tym równaniu mamy wszystko oprócz FR1, FR2. I tu jest również FR1, FR2. Dwie niewiadome i tu mamy dwie niewiadome. No teraz metodą podstawiania musimy najpierw jedną z tych niewiadomych wyrazić przez pozostałe wielkości i wstawić do drugiego równania. Więc my z tego równania obliczymy FR2. Tu jest FR2, to jest to. Więc przekształcamy to równanie, żeby było FR2 obliczone, to przenosimy ten wyraz na stronę lewą i dzielimy przez RP. I tu już jest szybko obliczone. I tu zauważmy, że teraz możemy osobno podzielić teraz ten wyraz przez RP, ten wyraz przez RP i ten wyraz przez RP. Pamiętajmy, że RL i RP są równe sobie, więc jak podzielimy RL przez RP, to wyjdzie 1, jak RL przez RP też wyjdzie 1, więc jak podzieliliśmy teraz osobno te wyrazy przez RP, to wyszło nam coś takiego. No i teraz mamy już wzór na FR2, wstawiamy teraz to FR2 w to miejsce i będziemy mieć już tu jedną niewiadomą FR1, no to wstawiamy teraz FR1 było, to jest i tu gdzie było FR2, całe to wyrażenie się pojawiło, ono się tu pojawiło, tak? A prawą stronę przepisujemy bez zmiany, przepisaliśmy. No i teraz tu mamy co? FR1 plus FR1 to jest będzie 2 FR1. Te wszystkie wyrazy przenosimy na stronę prawą i potem dzielimy przez dwójkę. Więc tylko jak przeniesiemy teraz to FK na stronę prawą z plusem, to będzie 2 FK w tym miejscu. No i ten cały wyraz tu jest tu osobno podzieliłem przez 2. Czyli teraz dzielimy o tak to. To FK przenosimy tu, to będzie 2 FK i dzielimy to przez 2 i teraz to też przenosimy z minusem na tą stronę, to jest tu
i dzielimy też przez tą dwójkę, bo będzie 2FR1, tak? No i zresztą to proste przekształcenie będzie. I uzyskujemy wzór na FR1, wstawiamy wartości liczbowe, tam już są wcześniej obliczone te wartości, właśnie po to, żebyśmy tu nie komplikowali sobie życia. I tu też wstawiamy wartości, te dwa promienie i wychodzi 16500 N. No i teraz wracamy do, jak już mamy wzór na FR1, no to wracamy do wzoru na FR2, czyli do tego wzoru, o. I w miejsce, czy FR1 już będziemy znali, FR1 będziemy znali, wszystkie te wielkości też już znamy, to wstawimy z danych i to właśnie to zrobiłem, czyli o, że nie będzie widoczny, tak na razie tu i tu. Więc ten wzór, ten wzór zapisałem, czy FR2 równa się temu, tu zapisałem. No i teraz to przed chwileczką obliczyliśmy, to jest właśnie to, co tu mamy, 16500, no a tu wstawiamy wartości liczbowe, wstawiliśmy i wychodzi 28500 N. No dobrze, to jest trudniejsze, proszę przeanalizować to. Teraz zadanie trzecie. Treść jest na tym filmiku, ja krótko tylko powiem, że mamy tam księżyc Jowisza, o ile pamiętam, księżyc Jowisza i znamy co, podana jest wartość drugiej prędkości kosmicznej dla właśnie tego księżyca Jowisza i przyspieszenie grawitacyjne na powierzchni tego księżyca Jowisza. Nie są podane wartości liczbowe, tylko trzeba traktować tą drugą prędkość kosmiczną dla tego księżyca i przyspieszenie grawitacyjne jako wielkości dane. A pytają nas o, to nie jest prędkość, to jest V, duże V, czy to jest objętość tego księżyca. Każą nam obliczyć, znając takie wartości. No to przypomnijmy sobie wzór na drugą prędkość kosmiczną dla dowolnej planety. To jest, pamiętamy, że druga prędkość kosmiczna to jest najmniejsza wartość prędkości, znaczy ciała, którą nadajemy na powierzchni tego naszego ciała, przy której to ciało już wyrzucone właśnie z tą prędkością nigdy nie, którą nadamy tą prędkość, już nigdy nie wróci na powierzchnię tej planety. I wzór jest tam, można zasadę zachowania energii mechanicznej, bardzo łatwo to wyobrazić, ale to już nie żądają tego od nas, więc przypominamy sobie wzór na drugą prędkość kosmiczną. Zresztą to jest pierwiastek z dwóch razy pierwsza prędkość kosmiczna. Pierwsza prędkość kosmiczna to jest pierwiastek z GM przez L, gdzie R jest promieniem planety. No to jest ta dwójka, to się pojawia po prostu, tak? I jeszcze przypominamy sobie, że przyspieszenie grawitacyjne jest równe natężeniu pola grawitacyjnego. Można bardzo łatwo to wykazać, ale to też już nie jest to tematem tej lekcji. Jak przejdziecie do lekcji z grawitacji, pierwsza lekcja z grawitacji to jest praktycznie natychmiast jest to wykazywane. I więc przyspieszenie grawitacyjne jest równe natężeniu pola grawitacyjnego, czy to jest to GM przez R kwadrat, to znamy ten wzór, i czy łączymy to początek z końcem, czy G równa się GM przez R kwadrat i z tego obliczamy GM, bo zobaczcie, że tu tej masy tej planety nie mamy. G to niby znamy, ale tu zwykle się można pozbyć, jak znamy przyspieszenie grawitacyjne, to pamiętajmy, że w zadaniach bardzo często właśnie możemy się pozbyć od razu tego iloczynu G z M. No i właśnie G z tego równania, G, małe G równa się G duże z M przez R kwadrat, obliczamy iloczyn GM, bo on taki występuje tu w tym drugim wzorze. Jakby ktoś by tego nie zauważył, wystarczy, że ktoś by to M obliczył i by wstawił, to dokładnie taki sam wynik by wyszedł. Więc to GM to będzie GR kwadrat, znaczy małe GR kwadrat. Tu dla wygody podnieśmy najpierw do kwadratu, zanim wstawimy zamiast GM to wyrażenie, to podnieśmy obie strony do kwadratu. Do kwadratu podnosimy do kwadratu i w miejsce GM wstawiamy właśnie to G małe razy R kwadrat. Wstawiliśmy tu, o. I z tego równania chcemy obliczyć promień, bo właśnie tylko promień jest nam potrzebny do obliczenia objętości. No bo objętość to jest 4 trzecie pi r do trzeciej, nawet oni podali ten wzór, no uważają, że wy nie znacie, nie wiem dlaczego. Więc no, to są liczby, więc brakuje nam tylko do obliczenia objętości tego promienia planety, więc naszym jak gdyby, celem jest obliczenie promienia. No i teraz w tym równaniu po wstawieniu zamiast G duże M duże G małe R kwadrat, po skróceniu częściowo tego
R się skróci częściowo, mamy równanie proste, z którego obliczamy ten promień brakujący nam, no to jest tu przekształcony i wstawiamy ten promień do wzoru na objętość, w miejsce R wstawiamy to w drugą prędkość kosmiczną do kwadratu przez 2G, podnosimy do trzeciej potęgi, no więc nam wychodzi coś takiego, ósemka się skraca z czwórką i szóstka pojawia się w mianowniku i mamy już wzór końcowy. No dobrze, i zadanie to piąte, które dzisiaj ostatnie, bo nie mam więcej czasu dzisiaj, tu już noc jest. Jest dokładnie w pół do pierwszej w nocy. Na razie jeszcze muszę z kamery do komputera, potem do YouTube jeszcze, to trochę czasu mi zajmie. I to jest zadanie jeszcze piąte. O ruchu harmonicznego mamy ciało, które porusza się zawieszone na sprężynie. Masa tego ciała to jest 0,5 kg i wychylone z położenia, zostało wychylone z położenia równowagi i porusza się ruchem harmonicznym o częstotliwości 0,3 Hz, czyli to będzie 0,3 razy 1 przez sekundę. Znaczy do zadań będziemy to od razu wstawiali 1 przez sekundę zamiast tego Hz. I no przepraszam. Więc tu mamy ciało o masie 0,5 kg, zawieszone na sprężynie. Po wychyleniu z położenia równowagi porusza się ruchem harmonicznym o takiej częstotliwości i podana jest amplituda 25 cm, czyli 0,25 m. I jest kilka poleceń. Pierwsze polecenie: obliczyć prędkość maksymalną. No to pamiętamy wzór na prędkość maksymalną, to jest ta częstość kołowa albo kątowa się nazywa, to jedna i druga nazwa jest prawidłowa. To jest częstość kątowa razy amplituda. Nie mamy, mamy tą amplitudę, nie mamy tą częstości kątowej, ale związek między częstością kątową a częstotliwością jest taki sam jak w ruchu jednostajnym po okręgu między prędkością kątową a częstotliwością. Więc ten wzór, ten związek szybciutko to wyprowadzamy. Prędkość kątowa to było 2π, czy kąt pełny przez okres. 2π to jest kąt pełny wyrażony w radianach oczywiście, dlatego radiana pomijamy tu dla wygody własnej. Dlatego nam wychodzi w rezultacie z obliczeń z tego wzoru 1 przez sekundę, a tak naprawdę to jest ukryty radian na sekundę. Zmieniamy formę, to jest podzielić przez t, to jest pomnożyć przez odwrotność t, a odwrotność t to jest częstotliwość, czyli omega to jest 2πf, wstawiamy w miejsce omega 2πf, wstawiamy dane liczbowe i wychodzi nam 0,471 m na sekundę. Kolejne polecenie. Obliczyć trzeba stałą sprężystość sprężyny. Więc ta wypadkowa siła działająca na to ciało zawieszone na sprężynie, ta siła ze strony, właśnie wypadkowa siła działająca na to ciało zawieszone na sprężynie, ale już po wychyleniu z położenia równowagi jest równa kx, gdzie x jest tym wychyleniem z położenia równowagi. I to też wykazywaliśmy, to jest podstawowe to równanie przy wyprowadzeniu wzoru na częstość drgań właśnie takiego ciężarka zawieszonego na sprężynie. To też proszę wrócić do lekcji, drugiej lekcji, drugiej lekcji ruchu harmonicznego, którą mieliśmy. I ponieważ tu widzimy, że ta wypadkowa siła działająca w kierunku ruchu jest wprost proporcjonalna do wychylenia, no to ten ciężarek będzie się poruszał ruchem harmonicznym, bo właśnie główną cechą ruchu harmonicznego jest to, że wypadkowa siła działająca w kierunku ruchu jest wprost proporcjonalna do wychylenia z położenia równowagi. I tu tak widzimy, że jest. A w każdym ruchu harmonicznym wzór na siłę w ruchu harmonicznym jest równy m omega kwadrat x, więc porównujemy te dwa wzory na tą samą siłę, bo to nie tak jest, że te dwie siły się równoważą, tylko to jest wzór na tą samą siłę, tylko inaczej zapisane. Więc porównujemy prawe strony tych wzorów. To ponieważ k szukamy, to lepiej mieć najpierw ten wzór po lewej stronie. Skraca się nam to wychylenie, otrzymujemy wzór m omega kwadrat, nie mamy omega, ale mamy częstotliwość, więc w miejsce omega wstawiamy 2πf, tak jak już wcześniej wykazaliśmy. Podnosimy do kwadratu, wstawiamy wartości liczbowe i wychodzi nam
nam 1,78. Ja już zapiszę tu na razie jednostkę tą właściwą stałej społeczności spojrzeń, czyli newton na metr, a teraz my wykazujemy, że tak jest naprawdę, bo stąd nam wychodzi co kilogram razy 1 przez sekundę do kwadratu, bo to jest do kwadratu podniesione to wyrażenie. Więc zmieniamy formę, pomnożymy przez metr i podzielimy przez metr. Niby jest to samo, ale zmiana formy nam pomoże. Więc pomnożyliśmy przez metr, czy ten metr można tu zapisać nawet tam, gdzie jest jedynka, i dzielimy przez metr. No to kilogram razy metr na sekundę kwadrat to jest nic innego jak newton, jednostka masy razy jednostka przyspieszenia, i dzielimy przez metr, to jest newton przez metr. Czy rzeczywiście to wychodzi nam newton przez metr. I ostatnia część tego zadania. Każą nam obliczyć prędkość tego ciężarka w momencie, gdy jego wychylenie jest z położenia równowagi jest 10 cm, czyli 1/10 metra. No i takie zadanie, podobnego rodzaju zadanie na ostatniej pracy pisemnej pisaliście. No, mówię do tych, którzy są w naszej szkole, ale dla innych to nie ma znaczenia, bo nauczą się teraz, jeżeli tego nie mieli. Więc chcemy obliczyć prędkość w jakimś tam momencie. No to przypominamy sobie wzór na prędkość. Prędkość ruchu harmonicznego to jest ta prędkość maksymalna, czy omega razy a razy cosinus omega t. Znaczy, tu pamiętajmy, że ten wzór, który tu jest zapisany, on jest prawdziwy pod warunkiem, że czas oznacza czas od momentu przejścia tego ciała, mierzone od momentu, kiedy to ciało przechodzi przez położenie równowagi. Bo jeżeli ten czas mierzymy na przykład od momentu maksymalnego wychylenia, to wzór tu nie będzie taki. Sinus się wtedy pojawi zamiast z kosinusem. I o tym musimy pamiętać, bo czasami są zadania, gdzie narzucają nam inną chwilę początkową, wtedy stosowanie tego wzoru nie będzie poprawne.